Oto 15 zaskakujących niespodzianek, sekretów i ciekawostek ze świata gry Empires and Puzzles. Zbieranie materiałów. Wielu graczy nie zdaje sobie sprawy, że niektóre etapy na mapie dają lepsze szanse na zbieranie specyficznych materiałów. Na przykład poziomy w sezonie 1, 5, 8, 1 są znane z dużej ilości plecaków treningowych. Więcej informacji w jednym z moich filmów, który pojawia się u góry Rzadka i Tytan. Co jakiś czas pojawiają się rzadki tytan, który daje wyjątkowe nagrody, takie jak teleskopy, pierścienie i inne materiały potrzebne do rozwijania bohaterów. Często pojawiają się co 10-14 dni. Jak chcesz skutecznie z nim walczyć, obejrzyj film powyżej. Kostiumy bohaterów nie tylko zmieniają wygląd bohaterów, ale również zmieniają ich statystyki oraz umiejętności specjalne. Możesz zmienić swojego bohatera w zupełnie inny typ postaci, co daje nowe możliwości strategiczne. Ulepszanie twierdzy Ulepszanie twierdzy zwiększa nie tylko pojemność i efektywność budynków, ale także pozwala na dostęp do bardziej zaawansowanych budynków, jak Akademia Wojny, która umożliwia konwersję przedmiotów i bohaterów. Więcej na temat rozwoju wioski na karcie powyżej. Bonusy z synergii bohaterów. Niektóre zestawienia bohaterów dają nieoczywiste bonusy. Na przykład, niektóre umiejętności leczące mogą być bardziej efektywne, jeśli są używane w połączeniu z innymi umiejętnościami regeneracyjnymi. Zadania dzienne i tygodniowe. Często gracze ignorują zadania dzienne i tygodniowe, które oferują cenne nagrody, w tym klejnoty, energię i materiały do rozwoju bohaterów. Strategiczne korzystanie z flag Tytanów. Podczas walk z Tytanami warto zgrupować ataki z członkami sojuszu, aby zmaksymalizować obrażenia i szanse na zdobycie lepszych nagród. Trening Bohaterów: Możesz oszczędzać czas i zasoby, trenując bohaterów na poziomach, które oferują duże ilości XP za niską energię. Popularnym poziomem do tego jest Sezon 1 8 7 Eksperymentowanie z drużyną nie zawsze warto trzymać się jednej stałej drużyny. Eksperymentowanie z różnymi kombinacjami bohaterów może odkryć nowe, skuteczne strategie walki w różnych sytuacjach. Klejnoty za darmo oprócz zakupów klejnoty można zdobywać za wykonywanie zadań, uczestnictwo w wydarzeniach, codzienne logowanie i oglądanie reklam. 11. Różnorodność sezonów. Każdy sezon mapy ma swoje unikalne cechy i wyzwania. Warto zrozumieć mechaniki każdego z nich, aby efektywnie przechodzić etapy i zdobywać nagrody. 12. Użycie tokenów, tokeny epickie i Atlantis można wykorzystać podczas specjalnych wydarzeń, aby zwiększyć szanse na wylosowanie rzadkich bohaterów. 13. Kalendarz wydarzeń. Regularne sprawdzanie kalendarza wydarzeń pomaga zaplanować ataki na Tytanów, wojnę sojuszu, oraz udział w specjalnych wyzwaniach. 14. Komunikacja w sojuszu. Aktywna komunikacja w sojuszu może znacznie zwiększyć efektywność działań zespołowych. Warto używać czatu do planowania strategii i dzielenia się wskazówkami. 15. Specjalne umiejętności bohaterów. Niektóre umiejętności bohaterów mają ukryte bonusy, np. dodatkowe obrażenia przeciwko konkretnym typom wrogów lub dodatkowe leczenie pod specyficznymi warunkami.